Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem Ci opisać pewną strategię mentalną, która Ci pozwoli osiągać dużo lepsze rezultaty w kontaktach z kobietami. Zauważ, że jeśli masz problem z kobietami, to w wielu sytuacjach jesteś potrzebujący, za bardzo się przymilasz. W ogóle Twój stan emocjonalny jest potrzebujący, że Ty potrzebujesz dostać ten uśmiech od dziewczyny, potrzebujesz dostać jej zainteresowanie tutaj, kiedy z nią rozmawiasz, ona ci to musi pokazać, masz w sobie taką niesamowitą presję, tak? I to właśnie powoduje, że nie masz efektów. Ja to ciągle widzę na szkoleniach, na konsultacjach, facet chce odzyskać byłą dziewczynę, no i widać po nim, że on za bardzo chce. I za bardzo tak dzwoni, sprawia wrażenie zatroskanego na temat tej dziewczyny. Co u ciebie? Masz się dobry humor, robi takie, można powiedzieć, podchody i w wielu sytuacjach to jest bardzo irytujące dla kobiet, no bo właściwie wtedy się dewaluujesz jako mężczyzna i nie pokazujesz się jako atrakcyjny facet. Więc powinieneś zamienić to myślenie i zamiast być facetem potrzebującym emocjonalnie, powinieneś stać się facetem niezależnym emocjonalnie, który nie potrzebuje żadnych tutaj sygnałów zainteresowania od kobiety, jej uwagi, jej aprobaty, tego, żeby ona się zgodziła w ogóle dłużej z tobą porozmawiać. Jak się od tego uwolnisz i sobie tak podchodzisz nawet do dziewczyn na ulicy i nie starasz się zainteresować, tylko mówisz tym dziewczynom: zabierz mnie do Monako, zabierzesz mnie na herbatę, zrobisz mi masaż, robisz to na jaja, i nie przywiązujesz uwagi do tego, czy ona się zgodzi, czy nie, co ona pomyśli, nagle zaczną pojawiać się efekty. Dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy pokazujesz tą charakterystyczną postawę, która jest atrakcyjna dla kobiet i która właśnie powoduje, że kobiety są zainteresowane. Także wyciągnij wnioski sam. Bo jeśli do tej pory, kiedy się tylko zastanowiłeś na temat kobiety, na której ci zależy, czułeś taką silną potrzebę, że musisz wypaść przy niej dobrze, że musisz się pokazać jako gościu, który na nią zasługuje. To już jest błąd w myśleniu, ponieważ ty, funkcjonując w ten sposób, robisz się potrzebujący. I każda, praktycznie każda kobieta to wyczuje, dlatego nie ma sensu mieć takiego podejścia i zamiast tego powinieneś się dosłownie uwolnić. Uwolnić z tego typu trybu myślenia. I teraz dam Ci jeszcze jedną wskazówkę, która Ci może pomóc, którą też stosuję na szkoleniach, na konsultacjach, więc może to od razu sprawi, że będziesz miał dużo lepsze efekty. Zacznij mówić kobietom głupie rzeczy. Dajmy na to, rozmawiasz z nią, ona Ci coś tam opowiada na temat wakacji, a Ty jej mówisz: no i co? I widziałaś tam jeszcze różowego słonia? I widziałaś tam kosmitę? Uśmiechasz się, ona się śmieje i nagle przełamujesz tą sztywną atmosferę i kobieta zaczyna się śmiać. Nie ma wrażenia, że ty chcesz za bardzo się z nią spotkać, że chcesz ją za bardzo uwieść, zdobyć, tylko właśnie pokazujesz te cechy, które są atrakcyjne. Dlatego polecam ci to wykorzystać w praktyce, bo bardzo często macie z tym problem, tak? I to jest jedna z tych metod, którą sobie warto wypraktykować, przetestować, jeśli jesteś zbytnio wrażliwy na punkcie zainteresowania dziewczyny, która Ci się podoba, jak się za bardzo starasz, denerwujesz. Tak samo, Twoje nerwy, Twój stres to jest nic innego jak forma poświęcenia się dla dziewczyny, przy której chcesz wypaść dobrze, a mając takie nastawienie praktycznie zawsze wychodzisz w jej oczach jako gościu mało wartościowy, który się przejmuje, który dba o jej opinię, o to, co ona powie, czy ona z nim pogada. To Cię kompletnie nie powinno interesować. Powinieneś się skupić na własnym stanie emocjonalnym, na tym, jak jesteś zadowolony z tego podejścia, jak Ty się tym cieszysz, jak masz wyjebane rozmawiając z nią i wtedy uwalniasz pełen swój potencjał, czy pełny swój potencjał przy kobietach, tak? Mówiąc po polsku. Czyli skup się na emocjach, które są w Tobie. I na tym, jak je przeżywasz, odczuwasz, jak się zaczynasz śmiać, kiedy do niej podchodzisz i mówisz jej: chodź, zabiorę Cię do Monako, rozumiesz? I wtedy ona zauważy na podstawie Twojej mimiki twarzy, na podstawie Twojej mowy ciała, co Ty sobą reprezentujesz. Jest to naprawdę bardzo, bardzo mocne
I już ten jeden film może zmienić twoje życie, bo ty zrozumiesz, że w kontaktach z kobietami tak naprawdę chodzi o energię, o czystą energię, która uwodzi kobiety i pozwala kobietom odczuwać, że jesteś tym atrakcyjnym mężczyzną, z którym ona ma ochotę się spotkać. Także skup się na tym, a zdziwisz się, jakie będą efekty. Wyzwól to z siebie. Nie bój się zrobić z ciebie pajaca, idiotę. Zaraz coś mi napisze. Ja zrobię z siebie idiotę, jak tak powiem, tak? I właśnie o to chodzi. Bo facet, który się nie przejmuje, często zachowuje się jak totalny idiota. I dlatego kobiety reagują emocjonalnie, bo nie potrafią go zaklasyfikować. Wytestuj to w praktyce. Jak się ten krótki film podoba, oczywiście łapeczkę do góry mi zostaw. Do tego czwartku przygotowałem coś dla ciebie. Pełny materiał, jak uwodzić kobiety wysoką energią. 50% taniej do czwartku, dlatego polecam ci ten kurs. Wejdź tutaj, skorzystaj, bo to ci zmieni życie i pokażę ci dużo więcej metod właśnie, jak nakręcać energetycznie kobiety, jak uwodzić kobiety czystą energią. 50% taniej, to wszystko do czwartku, do północy. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Wejdź tutaj, skorzystaj, bo to naprawdę potężna wiedza i nawet jeśli do tej pory byłeś początkujący, nie wiedziałeś jak rozmawiać z kobietami, czułeś się zestresowany, jeśli wykorzystasz uwodzenie energią w taki sposób, jak przedstawiam w tym kursie, a tam znajdziesz dużo więcej metod, jak to wykorzystać, efekty będą naprawdę spore i nawet twoja była dziewczyna zacznie na ciebie zwracać uwagę. Polecam, 50% taniej do czwartku, jak uwodzić kobiety wysoką energią.